Gina planuje wybrać się z przyjaciółmi do parku wodnego. W sumie mają $2 na zakup 5 biletów. Cena jednego biletu to $15. Wybierz wszystkie równania opisujące tę sytuację i tu mamy możliwości. Prawda? I mamy zaznaczyć wszystkie te równania. Więc ja przekopiowałem sobie tutaj do mojego notesu. Zobaczmy jeszcze raz. W sumie mają $2 na zakup 5 biletów. Cena jednego biletu to 15. Czyli zaznacz, co to jest. Czyli 5 równa się 5 razy W. No, nie bardzo wiadomo, o co tu chodzi. To raczej nie, prawda? Tutaj W przez 15, co to jest? Zobaczmy to równanie. W przez 15 równa się 5. Cena jednego biletu, no tak, no więc pytanie jest takie, prawda? To równanie mówi, że mają W dolarów, prawda? I 15 złotych cena jednego biletu, $15. Czyli to jest ile, prawda? Czyli to równanie, tutaj lewa strona, to jest ile biletów po $15 mogą kupić. Prawda? Czyli to jest W przez, to jest tak, czyli to jest dobrze. W równa się 5 razy 15. Tak, no mają 5 biletów kupić, czyli to jest ile pieniędzy muszą wydać na 5 biletów po 15 dolarów za bilet, czyli to też jest dobrze. W przez 5 równa się 15. Tak, no to też jest przekształcone równanie, prawda? Właśnie, czyli pytanie jest takie, jaka chcą kupić 5 biletów, jaka musi być cena, jaka jest cena jednego biletu. No, czyli to też, no a to, czyli możemy to skreślić. To pierwsze i ostatnie, prawda, to jest W 15 plus 5. No, to jest zupełnie, nie ma nic wspólnego z treścią zadania. I teraz zobaczmy, że te wszystkie równania, może jeszcze raz wypiszmy je tutaj. Pierwsze równanie to jest to, drugie równanie W równa się 15 razy 5. I trzecie równanie to jest W przez 5 równa się 15. No to są trzy formy tego samego równania, prawda? Bo dlatego, że to, prawda? Jak wyjdziemy od tego równania, no to równania mogę mnożyć przez tę samą liczbę. Czyli tutaj mnożę sobie obie strony tego równania przez 15. Prawda? I dostaję, to mnie prowadzi do równania W równa się 5 razy 15, czyli do tego równania. Z kolei jak już mam to równanie, to obie strony równania mogę dzielić przez 5. Dzielę je przez 5 i to mnie prowadzi do równania W przez 5 równa się 15, czyli do tego równania. No dobrze, czyli to są wszystkie te trzy środkowe równania opisują, pasują do tej sytuacji. No to wracamy do naszego zadania, czyli tak, to i to. Sprawdź odpowiedź doskonale. No i może jeszcze jedno zadanie. Znowu przekopiuję może je sobie do notesu. Mamy tutaj to zadanie. Richard i Jordan poszli na film. Richard wydał w sumie M dolarów, a Jordan 12. W sumie wydali razem 26. Zapisz równanie opisujące tę sytuację. No to co? To musimy napisać jakie równanie? M to jest tyle, ile wydał Richard. Plus 12, czyli to, co wydał Jordan, razem to jest 26. Tak, czyli M plus 12 to jest 26. Wracamy do naszego, tak, o, czyli M dodać 12 równa się 26. To jest nasze równanie. Sprawdźmy.
Wspaniale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań, do logowania się na portalu i zdobywania punktów i odznak.